Kolejny ładna animacja z logiem THQ. Oczywiście, że tak. Jezu, że im się chciało. Albo dobrze zapłacili animatorom. Gopik. Już po soundtracku rozpoznałem, dobra. Jest! Jest! Dobra, ojoj, dobra. Welcome to the Valley of Mines. Jezu, jak to ładnie wygląda. For the war against the orcs. Orkowie. Defeated enemies of the kingdom of Mirtana. Jezu, jak to needed ore to supply his armies. So every man guilty of a crime, no matter how insignificant. Dobrze to wygląda. Taka takie niebieskie te rudy się wydają. The king sent out his best magicians to create a magical barrier around the entire valley. But something disturbed the creation of the barrier, trapping everyone inside. The convicts revolted and took control of the colony. O Jezu, te twarze trochę do poprawy są te twarze. Satisfied with the current situation. As long as they deliver. Ale ładnie wyglądają te lokacje, dobra. Brud. New camp, however, thinks they can use the ore to blow up the barrier. And then there is the sect from the swamp. They believe that a mysterious new deity will free them from their prison. Thus begins your journey in the open world of the Valley of Mines. Jezu, jak to pięknie wygląda. O Jezu, ta pogoda. Okej, nasz bezimienny makucyk. Exploration. Story. O tak. Jednoręczny mierz w dwóch rękach. Okej, postacie poboczne mają brzydkie twarze, ale główne postacie są okej. Dobrze to wygląda. Jest to jakieś rewolucja, ale jest dobrze. Jaszczur. Kretoszczur. Okej. Without the player. Gobliny, o Jezu. O, złowieszczy uśmiech. Podoba mi się. Okej, jednoręczny miecz na plecach był utrzymany. Buława z boku. O, z boku widzimy twarz bezimiennego. Okej. How you solve or handle their problems depends entirely on your choices. No matter when, in what order. Jakieś ruiny, eksploracja, arena. Always respond appropriately to your decisions. Experience a complex and demanding. Bardzo dobrze, ta walka musi wyglądać tragicznie na początku. Bezimienny. Overcome your opponents. Super, dobra. Eliminate them from a distance or learn. Headshot. Dobrze to wygląda. Okay. Each type of weapon behaves differently. Its effectiveness depends on training. We're aware that when creating a remake of a beloved title, it is hard to live up. Strasznie powolny miał te ruchy ataków, nie? Ale bardzo dobrze o to chodzi na początku. Żeby system walki polegał na naszym skillu, na naszej umiejętności, nie? Diehard fans have known for more than two decades. Graficznie dobrze się prezentuje, celowanie z łuku. Such as diverse NPC. Wertykalność. More complex crafting. Crafting. No spodziewałem się, że to zrobią. Archolos pokazało, że crafting naprawdę jest potrzebny tej serii. With the possibilities of Unreal Engine 5 and a variety of. Co ty dajesz, że można się wspinać po ścianach? Whether you've been a loyal fan. Or are just looking for a true RPG experience. Mamy świątynię, ten grobowiec orków. Welcome to the colony, ale ten napis remake to mogliby poprawić w końcu. Okej. Dobrze to wyglądało, szczerze? Dobrze to wyglądało. Nie było. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, gorszego efektu. Wydaje mi się, że co po niektóre postacie NPC poboczne miały troszeczkę takie proste twarze, ale na przykład już taki Diego czy bezimienny już dobrze wyglądali. Nie było jakaś rewolucji, ale okej było. System walki, wiadomo, ten bezimienny ma strasznie mozolne ruchy,
I dopiero nauczyciele go później tam wyszkolą. Ale właśnie o to chodzi na początku Gothica, że my mamy się nauczyć podstawowych mechanik, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nasza postać jest cholernie słaba i bawić się w łukiem, w przeciąganie pojedynczego przeciwnika z grupy, z watachy i tak pojedynczo ich wybijać wszystkich. No i też umacniamy się na questach, zbieramy expa, o to chodzi właśnie w Gothicu. Lokacje, ten brud, ten smród, ta kolorystyka naprawdę bardzo dobrze mi się działa. Gameplay musi być właśnie drewniany na samym początku, chociaż z drugiej strony wiadomo, że go unowocześnią. Że to nie będzie strzeli strzałka do przodu, tylko będziemy mogli albo grać na padzie, albo na klawiaturze normalnie. Ale... No wydaje mi się, że w miarę jak już nasza postać zacznie się uczyć, szkolić, nie, tej walki, to myślę, że endgame'owy bezimienny powinien być przyjemny. Oczywiście musimy sam pograć i ocenić, ale wyglądało to dobrze na trailerze, nie? Wyglądało to dobrze. Fajnie, że w końcu dla odmiany pokazali coś faktycznie nowego, świeżego. Nawet nie zwróciłem uwagi na jaką grę patrzę. Ja po prostu mówię o Gothicu. Szczerze mówiąc, tutaj dla Gothica głównie przyszedłem, wiesz? A kiedy wydadzą ten remake Atlas, nie mam pojęcia. Mówi się o 2024 roku, ale zwróć uwagę, że wychodzi pod koniec roku też Kingdom Come 2, który teraz jest dosyć takim porządnym AAA RPG-iem, nie? Bez fantazy, bez fantastyki. I o wiele graficzniej na pewno lepiej się będzie prezentować niż Gothic Remake. Znaczy ten Kingdom Come bardziej w realizm idzie, więc... No i przez 6 lat był produkowany, więc no to będzie potężna premiera. No i naprawdę zawiodę się, jeśli Gothic Remake wydadzą gdzieś w pobliżu właśnie premiery Kingdom Come 2. Ja się nie zdziwię, jeśli go przełożą na 2025 rok. Na pierwszy albo drugi kwartał. To dałoby to też czas twórcom na dopracowanie giereczki. A jednocześnie uniknęliby takiej niebezpiecznej premiery, jaką jest Kingdom Come, bo jakby dali obok Kingdom Come'a tę premierę, to Gothic wtedy by się tak dobrze nie sprzedał. Więc albo muszą go wydać przed Kingdom Come'em, albo po Kingdom Come'ie, w miarę takim miesięcznym odstępie czasu, co najmniej. Be prepared to write again. To chyba coś po mojej stronie. Nie, to u nich coś! Ej, słyszeliście ten dźwięk USB? Aż im streama wywaliło.